W dzisiejszym filmie omówimy sobie trekkingowy elektryczny rower Rimo Space. Zapraszam do oglądania. Rower jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnym, szarym oraz niebieskim. Rower omówimy przechodząc od tylnej opony po kierownicę. Rower posiada koła 28 cali z oponami Kenda. Napędzany jest silnikiem o mocy 250 W, który znajduje się w tylnej piaście. Rower posiada 5 stopni wspomagania elektrycznego oraz 7-rzędową przerzutkę Shimano. Każdy model posiada na wyposażenie zamontowany bagażnik oraz tylny i przedni błotnik w kolorze czarnym. Przechodzimy do centralnej części roweru. Rower napędzany jednorzędową korbą, pedały są dołączone do roweru, są to podstawowe pedały platformowe. Rower posiada ramę o wielkości 18 cali, jest to najczęściej wybierana wielkość ramy. Jest ona dedykowana dla osób o wzroście 165 cm do 185 cm. Akumulator montowany jest na ramię w środkowej jej części. Zbudowany jest z ogniw litowo-jonowych. Pojemność akumulatora to 10 Ah, a napięcie 36 V, co przekłada się na zasięg do 60 km. Samą baterię możemy w łatwy sposób wyjąć, wymienić na drugą czy zabrać do ładowania. Jeśli natomiast przekręcimy kluczyk, nikt nie wyjmie samej baterii z roweru. Warto to zrobić, gdy na przykład zostawiamy rower przed sklepem. Z przodu roweru mamy amortyzowany widelec z opcją blokady jego pracy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdy jedziemy po równym asfalcie lub pokonujemy jakiś podjazd. Rower wyposażony został w podwójny hamulec tarczowy. Przechodząc do kierownicy. Od prawej strony mamy manetkę gazu. Służy ona do funkcji walk assist, gdy chcemy prowadzić rower pieszo, bez użycia siły. Dalej mamy manetkę zmiany biegów. Przechodzimy na lewą stronę. Tutaj mamy wyświetlacz. Na wyświetlaczu widzimy takie parametry jak prędkość, stopień naładowania, dystans czy poziom wspomagania, na którym aktualnie jedziemy. Po lewej stronie wyświetlacza mamy trzy przyciski. Środkowy włącz, wyłącz oraz plus i minus, którymi zmieniamy tryb wspomagania. Do dyspozycji mamy 5 trybów wspomagania. Im wyższy, tym mniej siły musimy włożyć, aby jechać na rowerze. Oprócz wyświetlacza mamy przycisk klaksonu oraz świateł. Dodatkowo w wyświetlaczu możemy zmienić wiele parametrów, takich jak Vmax, tempomat, moment startu, wspomagania i tym podobne. A dokładny opis działania wyświetlacza znajdziecie w osobnym filmie. Rimo Space to niedrogi rower elektryczny, który ma wszystko, czego trzeba, aby cieszyć się z e-roweru na co dzień. Pamiętaj, że kupując w firmie Mobiway dostajesz pełną dokumentację oraz dokumenty sprzedaży zgodne z polskim prawem, uprawniające Cię do otrzymania dofinansowania na Twój rower elektryczny. Jeżeli interesuje Cię rower Rimo Space, zapraszamy na naszą stronę internetową mobiway.pl. Dziękuję za obejrzenie filmu i pozdrawiam.